wszystkie oczy skupione na João Felixie. Ma najwięcej bramek w UEFA Champions League. Czy dziś pokaże dlaczego? Na ustach kibiców jedno pytanie. Kto wygra? Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. Dziś przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na spotkanie. Uwaga! Może strzelać! Dobrze przechwycił. Świetnie się teraz ustawił. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Barca ładnie buduje akcję, są coraz bliżej bramki. João Felix! Odpalił teraz niesamowitą rakietę, ale zabrakło dobrych współrzędnych. A oto już skład Barcelony na to spotkanie. W bramce Marc-André Ter Stegen, Ilkay Gündogan oraz Frenkie de Jong zagrają w środku pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Przy piłce nadal Frenkie de Jong. Ilkay Gündogan. Podanie do Koundé. Jak to nie wpadło! Bramkarz naprawdę pokazał klasę! Pierwszorzędna główka i aż dziw, że piłka nie zatrzepotała w siatce. Wrzuca piłkę przed bramkę. Aj, poprzeczka! Ale to jeszcze nie koniec akcji. Odbiera czysto w polu karnym. Przyznam, że przy tym uderzeniu sądziłem, że piłka wyląduje w bramce. Bardzo blisko było prowadzenia, niestety tylko obramowanie. Strzelec musi obejść się smakiem. Goście zapewnili sobie awans z pierwszego miejsca w grupie już wcześniej. Dziś właściwie nie grają o żadną stawkę. Bez względu na wynik meczu będą grać dalej, ale dziś zagrają dla swoich kibiców. Będą chcieli im udowodnić, że awans faktycznie im się należy. No i pokazać, że potrafią się nim cieszyć. Spodziewam się tu piłkarskiego święta. Naciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Dobra piłka, ponad obroną. I João Cancelo przy piłce. Piłkę dostaje De Jong. Piłka wraca pod nogi De Jonga. De Jong ma teraz piłkę. Dobrze gra ciałem, zastawia się z piłką. Czy zdołają mu ją odebrać? Przerwał atak rywali. Gwizdek, czyli będzie rzut wolny po tym zagraniu. Jules Koundé. Ilkay Gündogan. Rozsądnie budują akcję, próbują sforsować obronę. Próba strzału i mają to! Dominowali, wreszcie się doczekali. Otwierają strzelanie w tym meczu. Nikogo to chyba nie dziwi. Nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia. Prowadzą zatem 1-0. Świetna interwencja. Niewiarygodne. Już widziałem tę piłkę w siatce. No i widzimy. Piłka wyszła za linię boczną.
Cancelo. João Félix. I tym zdecydowanym wejściem odbiera mu teraz piłkę. Piłka wyszła. Wznowienie z autu. Szansa! Będzie remis! Ależ to teraz wybronił! Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa! Znowu mają piłkę. Heindal. Piłka wybita spod nóg rywala. Rafinha. Oriol Romeu. De Jong dostaje piłkę. Koundé z piłką. Sergio Araujo. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Rafinha. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Matazo. Holuje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. No tutaj jak nic. Będzie kartka. Strzał z wolnego w mur. Rykoszet, oddalone zagrożenie. Poza tym, że będziemy jeszcze mieli rzut rożny. Ależ teraz zareagowali kibice. Proszę tylko posłuchać. Długo wyczekiwali tej szansy na wyrównanie. Pewnie teraz kasuje tę akcję. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Obrona musi teraz jak naj... Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. Zapowiadało się nieźle, jednak nie tym razem. Keita. Matazo. Na razie drużyna przyjezdna może być zadowolona z wyniku, bo prowadzenie na obcym boisku to nie taka oczywista sprawa. Na razie nie jest źle, to zupełnie przyzwoita połowa w ich wykonaniu. Tyle, że takie prowadzenie to może być pułapka. Prowadząc, można popaść w samozadowolenie, a drużyna przeciwna z pewnością nie straciła jeszcze nadziei na korzystny wynik. Czeka nas jeszcze sporo emocji. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala. Spokojnie utrzymuje się przy piłce. Mamy uderzenie! Pewnie teraz chwyta piłkę bez żadnych problemów. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Pod presją pozwolił piłce opuścić boisko. De Jong. I koniec pierwszej połowy. A my? Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Zagrał teraz niezgodnie z przepisami. Będzie rzut wolny. Nie daje sobie odebrać piłki. Było przewinienie, ale nie ma przerwy w grze. Jednak wrócimy do tego faulu i wznowimy grę od rzutu wolnego. No i strzela!
Próba strzału z dystansu. No, gdyby wykorzystał ten rzut wolny, byłby piękny gol. Niewiele zabrakło, aby się udało. Tak czy owak, trzeba docenić pomysł. Przedniej urody, górna piłka. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. Keita. Sędzia jeszcze nie gwiżdże, stosuje korzyść. Matazo. Alderweireld. Keita. I przejęta piłka. Dośrodkowanie przejęte przez obronę. Wybijają. Matazo. Keita. I rywal zostaje w tyle. Teraz musi! Gol! Wyrównująca bramka! No to teraz będzie się działo na boisku, jeśli pójdą za ciosem. Szkolny błąd w obronie. De Jong ma teraz piłkę. Znakomicie, nie ma gola. Bramkarz zbija piłkę na słupek. Mimo kilku naprawdę udanych akcji ofensywnych, Barcelonie zdecydowanie brakuje dziś skuteczności. Miejmy nadzieję, że jeszcze nam pokażą, na co ją stać. Tymczasem drużyna przeciwna przy piłce. Muszą ją odzyskać. Tak trzeba bronić w szesnastce. Świetne, prostopadłe zagranie. Doszedł do tej piłki, będzie groźnie. Dobrze obroniony strzał. Tak, bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma, bo bitki nie dało się już wyjąć. No i mamy powtórkę akcji bramkowej. Golkiper zdołał odbić trudny strzał w długi róg, ale miał pecha i piłka trafiła do nacierającego rywala, który nie miał już problemów, by umieścić ją w siatce. A zatem mamy wynik 2-1. Owen Wijndal. I piłka odbita na aut. Matazo. Keita. Skrzydło odkryte. Tędy teraz rusza akcja. No i zmiana posiadania piłki. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Uwaga, piłka w grze. No i fauluje teraz, będzie rzut wolny. Keita. Zamykają go teraz rywale.
Faul, ale sędzia stosuje tu przywilej korzyści. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Z piłką Pedri. I João Cancelo przy piłce. Lewandowski! Ależ było blisko szczęścia. Słupek! Szkoda, że ten strzał się nie udał. Byłoby praktycznie po meczu, bo w tak krótkim czasie odrobić dwubramkową stratę to już chyba niemożliwe. Ale skoro nie ma bramki, to kto wie. Ale wygląda na to, że chcą próbować do skutku. I teraz Pedri. Bramkarz broni bez żadnych kłopotów. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Jeszcze jeden. Ostatni zryw. Walczą do końca o wyrównującą bramkę. Pewna interwencja w obronie. Ryzykownie, ale skutecznie. Ma wsparcie, by to rozegrać. Ta im teraz remis. Proszę Państwa, gol! Remis! Na minuty przed końcem meczu. Ależ to będzie intensywna końcówka. Rafinha. To może być ostatnia szansa na zwycięską bramkę. Uderza na bramkę. Gol! Właśnie piękno futbolu. Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie. Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie. Odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez Solskiera. W tej bramce, którą teraz wspólnie oglądamy na powtórce, podoba się zwłaszcza ta siła wykończenia, którą strzał na pewno posiadał. Zupełnie jakby miał rozerwać siatkę. A zatem jest teraz 3-2. Do końca meczu już tylko minuta plus to, o co doliczy sędzia. Alderweireld. Matazo. Sędzia widzi ten faul, ale jest korzyść. Gramy. I to tyle. Koniec meczu.